Dzień dobry, moje drogie i moi drodzy, witam Was w tygodniu w 100% nowej ery, kiedy już i Pluton, ale i słońca znalazły się, znajdują się w znaku wodnika, czyli tydzień od 22 do 28 stycznia. No i słuchajcie, przy tej okazji chciałabym zacytować wielkiego wodnika, osobę, która się właśnie urodziła 22 stycznia. Czyli Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Bo odkrywamy w tym tygodniu siebie. To, co robi Pluton, wchodząc w obszar Urana, czyli wchodząc na niebo, wchodząc do wodnika, to odkrywa nasze podziemia podziemia ludzkości, ale też nasze pojedyncze zahamowania, blokady czy zakłamania. I Krzysztof Kamil Baczyński napisał kiedyś coś takiego. I jeden z nas. To jestem ja, którym pokochał, świat mi rozkwitu, jak wielki obłok, ogień w snach. A drugi z nas to jestem ja, którym nienawiść drżącą począł i nóż mi błyska, to nie łza. A trzeci z nas to jestem ja, odbity w wypłakanych łzach. I czwarty ten, którego znam, który. Nauczę znów pokory. Piękny wiersz, oczywiście potraktowałam go dosyć wycinkowo. Zachęcam do czytania tej liryki. W każdym razie odkrywamy siebie. Czy to będzie jedna osoba, dwie, trzy, czy cztery, czy pięć, czy jeszcze jakiś obraz, którego kompletnie nie akceptujemy, odkrywamy i przyjmujemy, bo to jest również moje. 22 stycznia, mamy poniedziałek, koniec właśnie dywagacji, gdybania, bo już wiemy, po co na nasze niebo, jakby to powiedział Pawlak, a wszedł Pluton. Pawlek oczywiście mam na myśli samych swoich, żeby nie było wątpliwości. Pierwsze kroki i Słońca i Plutona w znaku wodnika intensyfikują tylko działanie Plutona i w ogóle pola wodnika. Czeka nas zatem rewolucja, i w poniedziałek do godziny 14 mamy umysł otwarty na to, aby każdą rewolucję, każde stwierdzenie w swoim życiu przyjąć. Oczywiście Pluton to planeta kolektywu, mas i duchowości, ale dopóki właśnie Słońce jest w wodniku, um, odczuwamy działania a, transformujące. Jednostkowe. Oczywiście, że będą i takie, i takie, czyli są i światowe trendy globalne, ale to indywidualne zogniskowanie na sobie też jest. Zatem już nie jest to łagodne opowiedzenie czy wprowadzanie w zmiany, ale to jest wymuszanie kierunku zmian, jako że moim ulubionym stwierdzeniem jest to, że Pluton. Zawsze robi to, do czego jest zmuszony, do czego się czuje zobligowany. No i dobra, i wymuszony kierunek zmian, jeżeli znamy swoje cele dobrze i one się nie zmieniły w ciągu ostatniego czasu. To w poniedziałek łatwo jest je inicjować. Tematy IT, biotechnologii, nowych trendów w modzie, medycynie, sztuce one dzisiaj bardzo dobrze funkcjonują. Można również przyjąć plan rozwoju czy przebudowy wszystkiego, bo stwierdzimy, że plany nam się zmieniły, że to jestem ja, który ma serce bardzo chore, która ma serce bardzo chore, ja wracam trochę do Baczyńskiego. I w związku z tym rozpoczyna się reorganizacja, począwszy od siebie, poprzez korporacje, a na społeczeństwie i na globalnej wiosce skończywszy. 23 stycznia mamy wtorek, no i wzrastamy poprzez doświadczenia, poprzez kontakty z innymi ludźmi, poprzez kontakty, które mogą być łatwe i trudne. Wtorek jest dniem kontaktów prawdziwych, rzetelnych i prostych. Bez wyrafinowanych sztuczek, bez maski. Czyli nie robimy na kim fałszywego wrażenia, ani też nikt na nas takiego wrażenia nie czyni. To dzień konieczności znowu, ale. Uwaga, pamiętajmy o tym, że warunki podane we wtorek, czyli te konieczności podane we wtorek są możliwe do spełnienia i dotyczy to zasad biznesowych, czyli jeżeli coś spełnię to biznes się powiedzie, czy warunków otrzymania awansu, w zamian za dostaje się awans, czy zdania egzaminu. To jest proste, to jest jasno powiedziane. Również rzetelność i Otwarte przedstawianie stanu uczuć dotyczy relacji osobistych, warunków, w jakich może zaistnieć związek. To jest bardzo czytelne. O 9:50 Wenus przechodzi do znaku Koziorożca i słuchajcie, koniec wahań dotyczących z kim co można, a z kim nie można. I nie dotyczy to kradzieży koni, czy do tańca i do różańca się osoba nadaje, tylko dotyczy to każdego poważnego celu, każdego poważnego założenia czy wspólnego życia. 24 stycznia mamy środę, do godziny 10 raczej przedsmak piekła. I tutaj nie mam na myśli spotkania z Belzebubem, ale to jest nasze osobiste piekło. Tematy, których się wyparliśmy, tak? zaprzeczyliśmy istnieniu. Odsłony siebie nie do końca akceptowane. No Baczyński o tym napisał, a ja to zacytowałam. On napisał coś takiego jak akceptacja swoich różnych oblicz i miał też receptury, co z tym zrobić. Te swoje oblicza odkrywamy niekoniecznie z entuzjazmem, ale one są nasze. I do dziesiątej mamy ten przedsmak siebie w paru odsłonach. Wszystkie moje i z nimi idziemy dalej. A z decyzjami, co z nimi robić, idziemy w świat wodnika, bo to jest moje, to jest moje wnętrze. To, co Pluton robi, czyli wydobywając wnętrza z podziemi, z podświadomości coś tam, my robimy właśnie w środę, tuż przed pełnią. Słuchajcie, po dziesiątej mamy księżyc z uranem i księżyc z Neptunem i taka triada planet duchowych ze światłami, bo słońce luźniutko, bo luźniutko, ale jeszcze z plutonem można uznać, że funkcjonuje i odkrywamy w sobie wielkie plany, wielkie pole możliwości. Odkrywając siebie w tych kawałkach, i to jestem ja, i to jestem ja, i to jestem ja, odkrywamy swój nowy imidż, swoją jaźń, w końcu dopuszczamy ją do siebie, do głosu, również odsłaniamy, opowiadamy się za tym, co w życiu ważne, to może dotyczyć nowego stosunku do technologii, do medycyny, do tego wszystkiego, co powszechnie jest uznane. Mamy nowy pogląd na wiele dziedzin, może tak. Indywidualnie dobry czas na przetargi, na wygrywanie ich, czy na wypuszczanie się na szerokie wody przeznaczenia, to może być. Nieoczekiwana oferta, nieoczekiwane zderzenie się nawet z kimś, ale pamiętamy, że los, który nami kieruje, właśnie dzisiaj się objawia. My wiemy, że możemy się z tym losem zgodzić i powiedzieć: No dobrze, jest fajnie, albo oczywiście nie, bo przymusu nie ma. 26 stycznia mamy piątek, 25 w czwartek wiecie, że mamy pełnię i będzie osobna jej realizacja. Natomiast w piątek jesteśmy na etapie transformacji, modernizacji, ale słuchajcie, w piątek nasze zapały, entuzjazm to wszystko może być hamowane przez tak zwane czynniki zewnętrzne. Również. Sami, same, nie jesteśmy skore, skorzy, nie jesteście do respektowania zasad czy akceptowania i przestrzegania BHP. I to się może źle skończyć. Również można ucierpieć z tego powodu, że ktoś pokpi e, e, poprzednie ustalenia, e, gwałtownie bez wyjaśniania je zmieni albo je odrzuci. Zatem ostrożnie w piątek, nie pchajmy się na afisz, nie upierajmy się w sytuacji, która nam nie wychodzi. Nie starajmy się jej naprawić, bo ona się będzie rozsypywać, ponieważ w piątek i tak nie ustalimy dobrych warunków dla siebie, i nawet gdybyśmy się w 100% czemuś tam poświęcili, a to nie wychodzi, to uznania nie zdobędziemy coś nie wychodzi, czyli coś się kończy mamy przecież klucz na wodniku, o tym pamiętamy 21 stycznia mamy sobotę Uran przestaje się cofać i od teraz, od soboty 27 stycznia aż do 4 kwietnia mamy wszystkie planety w ruchu prostym oczywiście oprócz węzłów, ale one się cały czas cofają czyli dla nich ruch wsteczny jest ruchem normalnym dużo czasu zatem, by wszystko zmienić zamienić Zinterpretować na nowo, czy po prostu zacząć. Mamy możliwość podważyć status quo. A z Merkurem i Marsem w koniunkcji myślimy otwarcie, wyważając wszystko, co nam przeszkadza w odrodzeniu się, w owej transformacji. Czujemy, że bez niej naprawdę się nie zbawimy. Samoistnie. Pierwszy tydzień pobytu urana w wodniku to czas nowego. Wyskakujemy ze schematu. Jesteśmy zdolne. Zdolni jesteście dzisiaj przeprowadzić każdy wywód intelektualny, dobierając argumenty w duchu nowego. Możemy występować, protegować, przemawiać. Pędu do zmian już nie zatrzyma nic. 28 stycznia mamy niedzielę. Wenus utrwala nam relacje. Piękny dzień, słuchajcie. Merkury wpycha nas na nowe tory myślenia, a Księżyc sprawia, że czujemy emocjonalną błogość. I wcale Was nie namawiam do odpoczynku w niedzielę. Róbcie coś przyjemnego, bo kolejny tydzień będzie bardzo aktywny, bardzo sprzyjający. W każdym razie w niedzielę, każda, każdy znajdzie coś dla siebie. To jest odnowienie przyjaźni, odnowienie kontaktów, o których wiemy, że bez nich nam jest trudno żyć. Słuchajcie, są takie kontakty, są takie osoby. Osoby, z którymi się spotkamy w niedzielę, czujemy, wiemy, że one są odwiecznie z nami sklejone. Do tego myślenie nieskażone schematem, bez ram za to podwyższony poziom świadomości wprowadza nas w nowe zadania w nowe cele a czasem z nich nas wyprowadza mówimy a na co mi to no i to wreszcie emocjonalne nasycenie czujemy że jest fantastycznie wiedza świadomość i czucie ze sobą połączone i naprawdę w niedzielę możemy naprawić wszystko zrealizować wszystko czuć się fantastycznie i tego Wam bardzo serdecznie życzę.